Moja ukochana córko i siostro, pisz do świata. Dzisiaj gorsze od wirusa, którego tak bardzo się obawiacie, jest pożądanie, paskudność, zamieszanie i samolubstwo, które narastają w sercu i umyśle tej ludzkości. Panuje apostazja, ponieważ moi ludzie, konsekrowani, nie wierzą w istnienie szatana i jego sztuczek. Nie mówią o grzechu, który rozdziera, sprawiając, że grzech przemija. Przyjdę, aby oddzielić dobro od zła. Wróć do mnie, zanim będzie za późno. Przestaliście postępować zgodnie z moimi naukami. Tolerujecie zło i pochylacie przed nim głowę. Ci, którzy aprobują prawo przeciwko prawom mojego Ojca, zostaną wyrzuceni i odczują płomień wiecznego ognia. Kary będą za oczyszczenie tej przewrotnej ludzkości. Dokonaj wyboru, mówię ci, to abyś był świadomy. Obudź się, ponieważ czas się skończył. Wielu odrzuca moje miłosierdzie, a jednak pokazałem im cuda, ale są ślepi i głusi. Mówię do polityków, w imię Boga przestańcie teraz. Zniszczę wasze plany, tylko ja mogę zdecydować o końcu człowieka. Wasze szatańskie plany zostaną zmiecione razem z wami. Sprawiedliwość mojego Ojca zagrzmi tak głośno, że cały wszechświat zadrży. Ci, którzy przestrzegają praw Bożych, nie będą musieli się bać, ale radować, ponieważ Królestwo Boże jest blisko. Pokój z wami. Amen.